czytaniu teraz dochodzimy do kolejnego bloku. Tak jak wcześniej mówiliśmy o oficjum nocnym, czy o wigiliach, tak teraz dochodzimy do juczni, której są poświęcone trzy rozdziały. 12, 13 i 14. Przypominam, jakby może też to, co wszystko wszyscy dobrze wiemy, ale to zawsze sobie też trzeba co jakiś czas przypominać głośno. Tak jak to jest napisane w Konstytucji, która otwiera nowe wydanie Brewiarza Rzymskiego, Liturgii Godzin, Konstytucji papieża Pawła VI, Canticum Laudis, gdzie papież cytuje Bazylego Wielkiego, który mówił, że jutrznia i nieszpory są jak zawiasy, na których spoczywa całe oficjum. To są te dwie najważniejsze godziny kanoniczne. Według tradycji miały być zawsze sprawowane w rytmie słońca, czyli jutrznia o wschodzie i nieszpory o zachodzie. I były poświęcone, czy są poświęcone uczczeniu dwóch tych wielkich tajemnic naszej wiary. Jutrznia jest zawsze ku czci zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast nieszpory, tak jak pamiętamy, ku czci ofiary Chrystusa, który, tak jak to mówią wypowiedzi ojców, został ukrzyżowany, czy został, jego złożył ofiarę z siebie o wieczorze dnia. Więc jakby dzień się kończy i tą ofiarę Chrystusa wtedy się wspomina. Dlatego też mamy wtedy te świece tam, które się palą, ale to więcej może będziemy o tym mówić, kiedy będziemy mówić o samych nieszporach. W każdym bądź razie jutrznia w jakiś sposób jest celebracją zmartwychwstania. I to w jakiś sposób też, pomyślmy o tym, nadaje klimat na cały dzień, że rozpoczynamy dzień z myślą zawsze o zmartwychwstaniu. Może w ciągu dnia będą nas czekać jakieś trudne rozmowy, czy jakieś przykre sprawy. I jutrznia zawsze ma dać taki pozytywny impuls, taką siłę ducha na to, że idziemy w ten dzień ze zmartwychwstałym Chrystusem. Zwłaszcza w tych dniach paschalnych. Myślę, przeżywamy to w sposób szczególny. To, co Benedykt wprowadził i co jest takim śladem jego bardzo istotnym w regule, to jest to, że jutrznia zawsze kończy się tymi trzema psalmami, jest zawsze taka doksologia na koniec, czyli psalm 148, 149 i 150, których my wprawdzie nie odmawiamy w sposób śladowy, w jakiś sposób one są obecne w oficjum niedzielnym czy w oficjum świątecznym, ale jeżeli prześledzimy je uważnie, w jakiś sposób odsyłają nas znowu do Wigilii Paschalnej, która, tak jak pamiętamy, tam liturgia słowa rozpoczyna się od opisu stworzenia świata, więc i tutaj mamy 148 psalm, który jest dziękczynieniem za stworzenie, jakby chwałą, pochwałą stworzenia, taką kontemplacją dzieła Bożego. Psalm 149 jest dziękczynieniem za zbawienie, za wyzwolenie Izraela. No, my to śpiewamy oczywiście w duchu już chrześcijańskim, czyli nowego Izraela, Kościoła, wszystkich chrześcijan. No i psalm 150, który te dwa psalmy jakby ujmuje i w jakiś sposób jest taką doksologią podsumowującą całe to doświadczenie chwalenia Pana Boga. W jutrzni jest napisane, w tym rozdziale o jutrzni jest napisane w rozdziale 13 coś, co jakby wykracza trochę poza samą taką rubrycystykę, czyli wyliczanie po prostu co się kiedy robi. Uwagę, którą żeśmy już rozważali, ale wróćmy jeszcze do niej raz, bo jest to bardzo ważny tekst naszej reguły. Mianowicie, co święty Benedykt pisze na temat odmawiania modlitwy pańskiej. Zarówno jutrznie, jak i nieszpory powinny kończyć się zawsze modlitwą pańską, odmawianą w całości przez przełożonego, tak by wszyscy słyszeli,
a to ze względu na ciernie wzajemnych uraz, które bardzo często wyrastają. Bracia bowiem łatwiej oczyszczają się z tego rodzaju błędów, kiedy obowiązują się wspólnie słowami tej modlitwy: odpuść nam, jako i my odpuszczamy. W innych godzinach oficjum mówi się głośno tylko ostatnią część modlitwy pańskiej, a wszyscy odpowiadają: ale nas zbaw ode złego. Jeżeli byśmy wzięli do ręki teksty ojców, to z niemałym zdumieniem możemy zobaczyć, mam na myśli ojców życia monastycznego, że na przykład w Egipcie tak naprawdę Ojcze Nasz jest zupełnie nieobecny. Tak naprawdę apoftegmaty, które wspominają, bardziej robią aluzję niż wspominają modlitwę pańską, bo są chyba 3 albo 4, nie ma więcej tekstów. Także w tej tradycji egipskiej, poza tym prawdopodobnym komentarzem Ewagriusza, który zachował się tylko po koptyjsku, w zasadzie jakby nad Ojcze Nasz przechodzi się do porządku dziennego, co może nas trochę zdumiewać. Ojcze Nasz jest bardzo silnie obecne w korespondencji Barsanofiusza i Jana, tam kiedy starcy mówią, że po każdym psalmie, który człowiek odmówi w ciągu pracy, powinien odmówić sobie, przepraszam, po cichu Ojcze Nasz, żeby w jakiś sposób bardziej spojrzeć na Pana Boga jako na Ojca. I to jest tym bardziej dziwne, bo znamy przecież komentarze greckie do Ojcze Nasz, które też czytamy, Orygenesa, czy ten, który żeśmy kiedyś czytali przed kompletą, bardzo piękne homilie świętego Grzegorza z Nyssy, które o Ojcze Nasz mówią. Natomiast zupełnie inny los był pisany modlitwie pańskiej w monastycyzmie zachodnim, gdzie jakby była to modlitwa bardzo ważna w całej tradycji już od samego początku. I święty Benedykt tak naprawdę czyni z tej modlitwy pańskiej taki rodzaj perły, która jest utkwiona i w jutrzni, i w nieszporach. I dobrze byłoby, żebyśmy traktowali to słuchanie nasze modlitwy pańskiej, zarówno w czasie jutrzni, w czasie nieszporów, jako taki rodzaj zwierciadła, w którym mamy się przeglądać. To jest pewien drogowskaz naszego życia duchowego, pewne zobowiązanie, które bierzemy na siebie, pewien rodzaj takiego prawa, które reguluje stosunki pomiędzy nami a Panem Bogiem. Dlatego, że każde to słowo, każde słowo modlitwy pańskiej, które wypowiadamy, z jednej strony jest wyznaniem wiary w to, że Bóg jest naprawdę naszym Ojcem, w dobrym tego słowa znaczeniu. Wiemy, że wielu ludzi ma dzisiaj problemy jakby i z tym poczuciem ojcostwa, ale również uznaniem, że Bóg jest miłosiernym Ojcem, więc jest to zawsze jakieś wyznanie naszej wiary w to Boże Ojcostwo w stosunku do nas, w to, że Jego dom, czyli również nasz, jest w niebie, że jest możliwe, aby Jego imię uświęciło się w naszym życiu, że pomimo wszystko i pomimo wszystkich problemów, pokus, grzechów, które popełniamy, pokus, które przeżywamy, wątpliwości, które nas trapią, jest możliwe i z całych sił staramy się, aby przyszło do nas Jego Królestwo. To bardzo pięknie pisze o tym Kasjan w 9 rozmowie, kiedy mówi, że cóż piękniejszego na świecie ponad to, ażeby pragnąć, żeby ziemia, na której mieszkamy, stała się niebem, na której będziemy mogli swobodnie rozmawiać z Bogiem. Kiedy prosimy Go o odpuszczenie grzechów, kiedy prosimy Go o chleb powszedni, tym samym słowem jakby wyznajemy, że to wszystko jest możliwe, że w to wszystko wierzymy i na ile jesteśmy w stanie przyczynić się do tego, żeby te prośby stały się ciałem w naszym życiu, tyle wysiłków czynimy i prosimy Boga, aby nam w tym dopomógł. Zatem jest to pewien rodzaj też drogowskazu, w jaki sposób w ciągu dnia mamy postępować i o co Pana Boga mamy prosić. Mówiąc do Boga Ojcze, mamy nadzieję usłyszeć od Niego w odpowiedzi Synu. Czyli w jakiś sposób poczuć się, czy zostać potraktowanymi tak, jak Ojciec traktował, jak miłował, jak kochał swego Syna. O czym zresztą bardzo dobitnie mówią Ewangelie, zwłaszcza Ewangelia według świętego Jana. Że przez chrzest i przez to nasze wybranie w Chrystusie, przez naszą profesję monastyczną, wierność naszym ślubom, w jakiś sposób mamy stać się na obraz Syna Bożego. I jakby mamy tak być traktowani przez Ojca, jak jest traktowany Syn.
To oczywiście to, co mówię teraz, to jest pewnego rodzaju taka wariacja, czy pewnego rodzaju glosa do tego, na czym skupia się święty Benedykt, dlatego że tak jak słyszeliśmy, Benedykt skupia się głównie na tej prośbie o odpuszczenie grzechów. Zatem jutrznia i nieszpory, czyli to wspominanie zmartwychwstania i wspominanie ofiary Chrystusa, w jakiś sposób przypominają nam o obowiązku pojednania. Obowiązku pojednania między nami. Kiedy czytałem jeszcze dzisiaj, teraz ten tekst jeszcze raz, takie pytanie mi przyszło do głowy, czy dwa razy dziennie to nie za często? Czy nie za często mamy sobie przypominać o tym, że pojednanie między nami jest potrzebne? Czyli innymi słowy, czy ta wizja świętego Benedykta nie jest zbyt pesymistyczna? Taka, że jakby mnisi z zasady się obrażają i kłócą. Że aż dwa razy trzeba im o tym przypominać, żeby się pojednali. I zapewne są tacy spośród nas, którzy jakby nie potrzebują tego aż tak często w tym momencie. Są tacy, którzy potrzebują tego może częściej niż dwa razy. To każdy z nas sam ocenia w swoim sercu, jak to jest. Ale wiemy z doświadczenia, że są takie momenty, kiedy jakby jesteśmy w miarę pojednani, mamy te sprawy uporządkowane, ale potem przychodzą takie chwile w naszym życiu, że tego pojednania w jakiś sposób bardzo potrzebujemy. I wtedy jakby ta modlitwa pańska w jutrzni i w nieszporach ma przygotować nasze serce na to, żeby do tego pojednania być gotowymi. To jest jedno z tych ćwiczeń, które obowiązuje w Szkole Służby Pańskiej, jaką jest klasztor. To jest taka czujność serca, jeżeli można tak powiedzieć, nad tym, żeby te ciernie uraz w naszych sercach nie wyrastały. Wymaga to od nas takiego dobrego, szczerego rachunku sumienia i niepielęgnowania uraz, które nosimy, a które są zwykłą ludzką rzeczą, no, jak to po grzechu Adama bywa, które się pojawiają czasami nawet mimowolnie. Robiąc rachunek sumienia, warto przyjrzeć się również temu, skąd te urazy w nas się biorą. Dlatego, że oczywiście zawsze, czy prawie zawsze, albo często jest jakaś wina po stronie współbrata i to jest oczywiste, ale też dobrze, abyśmy uświadomili sobie, przypominali sobie, wracali do tego często, że bardzo wiele uraz, które nosimy w sercu, wynikają z naszego sposobu rozumienia rzeczywistości, że to, że myślimy, że ktoś nas nie lubi, albo się na nas gniewa, albo sądzimy, że ktoś chce naszej zguby, czy ktoś chce nas skrzywdzić, bardzo często wynika z naszego subiektywnego punktu widzenia. Nie mówię, że takich sytuacji nie ma w klasztorze, rzeczywiście ktoś chce kogoś skrzywdzić, czy że ktoś kogoś chce zniszczyć, bo wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. Ale bardzo często jest też tak, że urazy są efektem jakby naszej bardzo głębokiej wiary w to, że ktoś pragnie dla nas źle. To zakłada, czy wymaga od nas też takiego wyjścia w stosunku do drugiego człowieka, może niekoniecznie zaraz w formie rozmowy, czy jakiejś takiej konfrontacji, bo czasami lepiej jest też poczekać, żeby się wody uspokoiły, ale nawet takiego wmyślenia się, czy wczucia w to, co drugi robi, czy co drugi myśli. Jest takie kazanie Jana Husa, które bardzo lubię, do którego sam często wracam i na różnych rekolekcjach czy spotkaniach lubię je cytować. Kiedy Jan Hus komentuje Ewangelię świętego Mateusza i mówi o konieczności pojednania i mówi, że kiedy chcesz tam złożyć swój dar, a wiesz, że brat ma coś przeciw tobie, to idź i pojednaj się z twoim bratem. I Hus kładzie nacisk na ten czasownik idź, czyli idź do niego, w sensie zobacz jak mieszka, spróbuj zrozumieć jego życie. A wtedy, kiedy jakby postawisz się w jego sytuacji, nie będziesz go osądzał swojego wysokiego tronu, to wtedy zrozumiesz lepiej, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. To wszystko wymaga od nas jakiejś takiej pewnej delikatności, też pewnego rodzaju determinacji, hartu ducha, żebyśmy w takiej postawie wytrwali, ale jest to ten obowiązek, na który wkłada nas
które wkłada na nas modlitwa Ojcze Nasz, skoro chcemy być dziećmi Ojca Niebieskiego. I może dlatego święty Benedykt chciał w ten sposób swoich mnichów wychowywać, a więc także nas, żebyśmy lepiej się rozumieli nawzajem we wspólnocie, skoro mamy tutaj żyć całe życie. Żeby był też ten taki rodzaj empatii, czy takiego zrozumienia dla własnych słabości.